Witam pięknie przy kolejnym tripie. Są w Czechowicach, Dziedzicach. A tutaj wam pokazuję ruiny dawnego spichlerza, tak zwanego zamku Wilczków. Po przeprowadzonych pracach archeologicznych, no tak to wszystko wygląda. Ja tu był już kiedyś, parę roków temu. My tam łazili, no to nie było tego podkopane, tak? No a teraz to fajnie wszystko odkopali i ma tu coś powstać. Słuchajcie, dostawili Jarzech w Bielsku przy ulicy Centralnej 20, tutaj w tych budynkach, że kiedyś robił przez 5 roków, tam była szatnia. No ale te budynki wtedy całkiem inaczej wyglądały, to był obraz nędzy i rozpaczy, że tak powiem. Mandzini to zapuścił dziadostwem, burdel tutaj zrobił totalny, oni widzę, że to wyczyścili i wyremontowali. Mówię nazwisko pracodawcy Mandzini, bo mogę, nikt mi tego nie zabroni. To była firma Techno Rubber Polska, a potem Euroeco. Widzicie, on zrobił tutaj burdel. Syf był niesamowity, szczury, wszystko było. A teraz widać, że brzydkie kaczątko przemienia się w pięknego łabędzia, bo przejął ktoś inny, Sobik. Kozy. Okolice kamieniołomu. Łocie diobli, utknąłem. Witamy w Ospiknie, kamieniołom w Kozach, a my są na jednym ze zboczy tego kamieniołomu. Słuchajcie, dzisiaj widok jest taki dosyć lichy, bo ja pamiętam, co my tu nawet byli, to było widać nawet pradziada z Sudetów. Tam widać Zalew Goczałkowicki, a także kumin elektrociepłowni z Czechowic-Dziedzic po lewej stronie. O ja. Tam kaje nasza chałupa i kumin z Czechowic. Tutaj przy dobrej pogodzie to widać nieraz Jaworzno, nawet po okolice Krakowa, Katowice, cały ten Górny Śląsk widać. No i Efes widok, no musi być dobra pogoda. Pradziada widać, Sudety, wszystko widać dosłownie. Tam widać Kęty. Tutaj też trzeba mieć na uwadze, że łażyni po tym osuwisku jest dość niebezpieczne. Można się poślizgnąć i ślecieć, no tak jak ci tam stoją. No trzeba dać pozór po prostu. Jak już gadałeś, tam widać Kęty. Dzisiaj jest ten widok taki dosyć skromny. A trzeba by tu było kiedy też przyjechać, jak będzie lepszy widok. Ale robi wrażenie. Na kamerze tego tak nie widać, co na własne oczy.
bez mała widać, jak tutaj się te góry nasze formowały. Takie piętra tych skał to są. No fajnie to widać, nie? Przyjrzyjcie sami. Dokładnie widać, jak każda warstwa skalno powstawała. Jedna cieńsza, druga grubsza. Słuchajcie, w kamieniołomie w Kozach żyje. Takie oto pieruńskie urwisko, jeziorko na dole. No tam żeś przyjechał z tamtej śluny. Tak w ogóle, jeśli chodzi o ten kamieniołom, to każdy niech tam idzie na własną odpowiedzialność, bo jak sam widzicie, urwisko jest piorunowe. I oto filmuję z dużym zoomem, ale z małymi dzieckami raczej tam się nie ciśnie, bo jest to fest niebezpieczne. Można się zabić. Teraz rzuca kamieniem. Trafiłeś. Jerzy, w najwyższym punkcie tego, tam widać kęty. No słuchajcie, tutaj już przebywanie na terenie tego jest skrajnie ryzykowne, bo tu jest przeszło jakieś 100 metrów w dół. Zresztą jak sami widzicie. Jest sam pieruńsko strumo i pieruńsko ryzykowne to jest. Można ślecieć. No i bez mała też być zabitym, no bo tutaj raczej się w takiej wysokości raczej się nie wstawo. To tak ku przestrodze dla wszystkich, żebyście tam nie łazili po tych zboczach. I tu w los dość daleko, ale już wracam. Unikatowe zdjęcia. Kamieniołom w Kozach. Sam pieruńsko wysoko. Tak kwoli ścisłości, to ten film jest kręcony z dużym zoomem, z kwoli tego, że no nie mam odwagi stanąć nad takim 100-metrowym urwiskiem, bez już mogłoby się to skończyć tragicznie. Dobra, spadamy stąd, bo nie chcę się zabić. I tutaj teraz pokażę wam zjazd z tego największego, najwyższego punktu tego kamieniołomu. Zjeżdżamy taką drogą w lesie. No jest to dużo bezpieczniejsze niż łażenie tam po tym kamieniołomie. Ja, tutaj jest taki bardziej strume miejsce. No, już prawie zjechał z tej najwyższej kępki. Tam już to widać z prawej strony. Fest wysoko tam było, takie piorunowe urwisko tam widać. Ja tam był. Tam żeś był i z tego żeś zjechał teraz? No ci, co tam ich było widać na tym, na tej skarpie, to jakoś i para młodo. Oni tam idą z fotografem, robią sobie zdjęcia ślubne w kamieniołomie.
No, takie dość fajne miejsce sobie wybrali, muszę powiedzieć. Kurde, ale tam to robi naprawdę wrażenie, takie urwisko. Aż strach się patrzeć tam. Tym autem zjeżdża ten fotograf z tą parą młodą, co se tam zdjęcia szczylali na tym kamieniołomie, na tych skarpach. Też odważni ludzie. Fest. No a ja tu temu tak wolno jada, tak tymi hamulce piszcząc, kuli tego, że tu je pierunowacie strumo, chociaż na kamerze tego tak nie widać, jako tu jest strumo. Dosłownie szło kopytka postawić. Tam Rzech był i z tego Rzech zjechał teraz. Fest. Oczywiście zjechał w sensie na rowerze, na kole. I tam jest taka druga w lesie, bo na tym, po tym urwisku bych nie zjechał, bo by się po prostu zabił. Jeszcze raz zgodą, że żeby łazić tam, trzeba mieć pieruńską odwagę i dać pozór i naprawdę uważać, bo nie ma żartów. Dzisiaj na 71 km, ale to wszystko dla dzieciak z domów dziecka. 11 września 2016.